Główne prace na rondzie Rataje już zakończone, więc do normalności wraca też komunikacja miejska. Od dziś do dworca przy rondzie znowu dojeżdżają autobusy podmiejskich linii. Chodzi o autobusy z Kurnika, Kleszczewa przez Komorniki i Tulce, a także z Zaniemyśla. Dotąd większość tych linii dojeżdżała do pętli na Franowie. Tak było na czas przebudowy ronda Rataje. Teraz podmiejskie linie znowu jadą trasą katowicką, aż do samego ronda i kończą kurs na dworcu autobusowym. Stamtąd też zaczynają jazdę do miejscowości pod Poznaniem. Ale uwaga, to nie koniec zmian. Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że na dworcu Rataje zmienił się układ stanowisk odjazdowych, więc autobusy poszczególnych linii odjeżdżają z innych peronów niż wcześniej. Autobusy podmiejskie ruszają z peronów numer 1 i 2. Pozostałe perony są dla autobusów jeżdżących po samym Poznaniu. Nieco inne niż do tej pory są też godziny odjazdów i przyjazdów niektórych kursów. Szczegóły można sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Sawiren Lipoński Puls Dnia.